Pozyskiwanie pereł jest bardzo proste. Wystarczy tylko z wody wyciągnąć odpowiednio morze. No i atrakcja północy. Jestem w północnym Wietnamie. Zatoka Ha Long. Jestem na rufie statku, a tu jest zaplecze kuchenno-gastronomiczne, jak się okazuje. Między skałami jest całkiem przyjemnie, cieplej się zrobiło, jest dzisiaj tylko 17 stopni. Pani ratownik się denerwuje. Będzie dobicie manewr sumowania. Bardzo ciekawe jest to dobijanie. Na brutala. Nie mają specjalnych odbojnic, tylko opony. Ciekawa sprawa jest tutaj z tymi małymi łódkami, które obwożą turystów między tymi wzniosłymi górami, ponieważ obsługują je wyłącznie kobiety, w zasadzie młode dziewczyny. Z nudów chętnie bym powiosował, ale niestety pani nie chce oddać wioseł. Nie wiedzieć czemu, ale nasza wioślarka jest bardzo smutna. Niestety dzisiaj nie ma słońca, jest pochmurnie, więc te wszystkie zdjęcia będą takie troszeczkę smutne. Bardzo przyjemna wycieczka. Nie wiem, nie pamiętam ile kosztowała, ale dodatkowo na tej małej łódce pół godziny kosztowało 11 dolarów. Kiedyś na tych wszystkich łodziach były te smoki z przodu, ale ze względów praktycznych okazało się, że się zderzają, zahaczają i są jakieś tam zdarzenia niebezpieczne, to wydano zakaz ich używania. Ten jeden atrybut zachował się na tej łodzi, jak widzicie. Myślę, że to miejsce jest warte odwiedzenia. Jak ktoś wybiera do Wietnamu na objazdówkę, to tutaj trzeba zaglądać, koniecznie. Mam specjalne pozwolenie od kapitana do sterówki. Mogę iść zobaczyć, jak wygląda jego praca codzienna. Siedzi za sterami oczywiście boso, jak widzicie. Tych wysepek jest aż 1900. Większość z nich ma nazwę, te mniejsze i niektóre nie. Pod nami jest 14 metrów wody. No i są tu pływy. Woda w zatoce to tak zwana woda pływowa, czyli taka, która się podnosi i opada.
łódeczki przyczepione do tych większych statków sprzedają o tej porze świeże ostrygi i ryby. A teraz jestem na prawdziwej farmie, gdzie hoduje się małże, a w nich perły, prawdziwe perły. Te perły powstają w wyniku hodowli, czyli takiej ingerencji człowieka, ale prawdziwa perła natomiast powstaje wtedy, kiedy w taki sposób naturalny do małży dostanie się na przykład ziarenko piasku. No to ziarenko ją uwiera, małża wytwarza taki śluz, czynnik obronny i po roku czasu tego uwierania powstaje właśnie perła. Pani właśnie zapodała kuleczkę, która kiedyś stanie się prawdziwą perłą. Te małże wyciągnięte z wody będą na powietrzu maksymalnie 8 godzin. Każda z nich dostaje taki antybiotyk. O, jest strzykawka. Ta kuleczka jest z masy perłowej. Będzie włożona w muszelkę. No i po roku czasu będzie wyciągana. Zaczyna się produkcja wszelkich ozdób. Rzemieślnicy oczywiście wiercą, ozdabiają, wtapiają. Bardziej plastycznie utalentowani już składają w różne kompozycje wisiorki, kolczyki. Powstają całkiem ładne kolekcje. No i tutaj produkcja już się kończy. Dział zbytu wyprodukowano. Co się tylko da oczywiście. Turyści z całego świata kupują to nałogowo. Wielki biznes. Jak to dobrze, że nie znam żadnej kobiety, która lubi takie błyskotki. I zamówień zero. Czyli taka perełka na wisiorku kosztuje maksymalnie $20. A kawałek dalej, już zupełnie inna pracownia na miejscu. Oprócz tego, że można kupić różne piękne obrazy czy wyszywanki, można zobaczyć cały proces, jak one powstają. Kolejny pokój w Hanoi, całkiem fajny, podoba mi się. No i wreszcie trochę luksusu. Wow. Czwarte piętro. I lądujemy w Bangkoku.